momencie, jak oglądacie ten film, być może, i taką mam też nadzieję, że na dworzu jest piękna, śnieżna pierzynka. Kurczę, jak brakuje tego puchu, nie? Białego w całej Polsce, gdzie Mikołajki dadzą coś ciekawego, dadzą prezent świąteczny, taki jak my mamy dla Was. I my właśnie przychodzimy z tym prezentem. Tak, przychodzimy do Was z prezentem, ponieważ od 2 lat, od momentu, w którym... mamy wielką torbę. Tak, wielką torbę pełną czegoś. Stworzyliśmy cały ten projekt, wiedząc o tym, jak wiele etapów musimy przejść, żeby doprowadzić to do momentu, w którym jesteśmy i o którym opowie Przemek, bo jest coś, z czego jesteśmy dumni. Tak, trzymaliśmy tutaj długo w tajemnicy, tak naprawdę na ile się dało utrzymać to w tajemnicy. Tutaj jesteśmy na szmaragdowym stawie. Robimy, możemy już to powiedzieć, robimy ostatnie skany batymetryczne. Robimy w końcu, finalnie finalizujemy ten kolejny etap projektu. Największą innowacją oczywiście batymetrii będzie to, że to użytkownicy, to my wszyscy będziemy budować społeczność, nazwijmy to batymetryczną, ponieważ nawet użytkownicy, którzy nie posiadają echosond, przyjeżdżając na takie łowisko jak tutaj i wiele innych, bo finalnie chcemy mieć całą Polskę, najbardziej popularne łowiska karpiowe i nie tylko, chcemy mieć oczywiście w siatce, w konturach batymetrii. Przyjeżdżając, nie mając echosondy, wystarczy, że użytkownik zaloguje się do systemu i widzi całą strukturę dna, nie posiadając nawet echosondy. A oczywiście, jeżeli takową posiada i chciałby sobie nanieść swoją, to odpala łódkę, odpala system na V-Boat, który jest przystosowany już wcześniej do tworzenia siatek mapowania, które wcześniej zrobiliśmy, naciska start i w ciągu pół godziny, godziny ma to, łódka przewozi mu do brzegu pełną strukturę dna i widzimy, nie pomijając niczego, jak dotychczas mogliśmy pominąć jakieś fajne miejscówki sondą. Tak, odpływamy, to tutaj mamy pewność, jak ta struktura wygląda. W końcu mamy pewność i widzimy wszystkie górki, dołki, nie pomijamy niczego. Także jesteśmy mocno podekscytowani, zdeterminowani. To się dzieje. Tak, generalnie wszystkie etapy rozwoju aplikacji od samego początku, gdy robiliśmy to mapowanie, gdzie ludzie mówili, a po co to mapowanie, po co te wszystkie rzeczy, my wiedzieliśmy, no myśmy po już co, to wiedzieli, tak. Tylko niestety nie da się, to jest bardzo osadzone w bardzo długim czasie. To nie jest jakaś innowacyjność klasy światowej, bo ktoś zrobił batymetrię, ale jak ją zrobił, jak ją podał karpiarzom, jak ją podał w taki sposób troszeczkę monotematyczny dla naszego hobby. Wiele funkcji na V-Boata nie jest odkrywczych, ale jest podany w sposób przyjazny karpiarzowi, intuicyjny, zakładający wiele mechanizmów, w których karpiarze się poruszają. I tak samo będzie z batymetrią, bo to, że my teraz kilka rzeczy opowiemy, to jeszcze nie możemy też pokazać w 100% tego, co będzie finalnie cechowało ten projekt, aczkolwiek już teraz widzicie zarys skanów naszych działań, które mamy już zarejestrowane tutaj, wysyłamy sobie tą łódkę tak naprawdę bez echa. Generalnie, Przemek, wiesz, że to się wspaniale spina z naszym trybem pontonowym, bo karpiarze karpiarzami, ale tak naprawdę każdy wędkarz za naprawdę w tym układzie niewielkie pieniądze może sobie popłynąć nad wodę, zapisać punkt, wiedzieć, jak do niego dotrzeć. Jak ktoś po prostu weźmie to urządzenie, pomimo tego, że no przecież mógłby to robić na wiele sposobów, to gdzieś ten mechanizm, który został skonstruowany dla wędkarzy, on powoduje, że my z zamkniętymi oczyma jesteśmy w stanie dotrzeć do celu. I tak w tym będzie pomagała już w sposób dobitny batymetria i tak dalej. Przemek, czy nie sądzisz, że tu już jest wszystko, co można było zrobić na tą chwilę? Myślę, że jeszcze nie wszystko, bo to nie powiedzieliśmy ostatniego słowa tą batymetrią. Oczywiście, tak jak zawsze wspominaliśmy, no plany są nadal bardzo, bardzo ambitne. Także to na pewno nie jest nasze ostatnie słowo, tak jak Daniel tutaj wspomniał. No mega się cieszymy, że to tak wchodzimy w te rejony już wędkarskie tak naprawdę, no bo tutaj spinning jest też ogromną dziedziną, plus tryb pontonowy. Wiadomo, że mają systemy, mają spinningiści swoje systemy, ale nie każdy kupuje systemy za 12 tysięcy złotych. Nie, no jasne, złotych, i tak warto było wierzyć, pokazujemy to po raz kolejny, jesteśmy dumni z tego, że faktycznie, no,
właściwie wszyscy w nas wierzyli od początku, tak, to jest jasne. Tak. I po raz kolejny udowadniamy i sobie, i wam, że nie zawiedziemy, że warto było kupić system. Warto rozważyć kupno tego systemu, no bo za chwilę się będzie działo. Batymetria to już będzie produkt, uważamy, all in one, kompletny. Faktycznie jak się patrzy na te wszystkie kreski, izobary i tak dalej, gdzie stawiamy ten zestaw, to faktycznie dzięki naszemu celownikowi chcę w tą półkę, chcę, tak, dokładnie. Do tego pamiętaj, że można jeszcze, słuchaj, generalnie można sobie wybrać na batymetrii obszary, które nas interesują i tam wysłać łódkę jeszcze po prostu, żeby sobie pooglądać w klasyczny sposób echosondą, co tam się znajduje. Tak. Uszczegółowić chociażby na centymetry, bo w tym momencie będziemy mogli już na centymetry w te półki spływać, więc to jest tak naprawdę takim boosterem. Można by opowiadać dla nas, i opowiadać. Generalnie Zapraszamy na targi, będziemy mieli o czym mówić, będziemy chcieli o tym rozmawiać, jak zawsze z wami. Tak, generalnie dużo mówimy, ale też nie rzucamy słów. A propos, na wiatr. Tak jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia.